Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i zapraszam was do kolejnego materiału, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon Insurgents. No i jesteśmy w regionie Hoenn, chociaż muszę wam powiedzieć, że w przerwie cofnąłem się do naszego poprzedniego regionu z tego powodu, że postanowiłem wykonywać sobie zagadki z Maloetą. Na kiedyś na odcinkach zrobiłem dwie, teraz zrobiłem znowu dwie, mam już cztery, jest ich osiem. Ale tak naprawdę nie mam co się spieszyć, bo w ogóle jedna z tych zagadek jest tutaj w regionie Hoenn, więc trzeba to wszystko jakby sobie, wiecie, na spokojnie zrobić, więc jakoś bardzo mi się nie spieszy. No ale co tu dużo mówić, lepiej robić teraz niż potem wszystko naraz. Przynajmniej będziemy mieć w końcu prędzej czy później tę umiejętność Maloety. No ale co tu dużo mówić, teraz wiemy jeszcze jak złapać tego Pokemona. Słuchajcie, bo tutaj go wypuszczamy, daliście mi dobre info, że on tak, on ucieka i on w ogóle ucieka i jego złapać się nie da. Poszukiwanie go było głupotą z mojej strony, bo to nie tak to działa. A inaczej. No, zresztą sami pisaliście, więc wam zaraz to zaprezentuję. Nie zapomnijcie też oczywiście stawić łapki w górę, kto jeszcze tego nie zrobił. I zastanawiam się, czy jak tutaj podejdę, to mogę tutaj tak jakby to zrobić. Jeżeli chcę użyć teraz Herdswapa. Aha, nie, chyba jestem zbyt daleko, żeby to zadziałało. A tutaj... O, to już pykło, zobaczcie. Pomnik Manafiego troszeczkę się przesunął w naszą stronę. Chodzi o to, żeby go przesunąć jak najbardziej tutaj do nas. Dobra, przesuń go teraz gdzieś tutaj mniej więcej, znowu nie wiem, czy nie za daleko. Tak, za daleko, muszę go widzieć całkowicie, żeby to w ogóle miało prawo się udać. Dobra, włącz mi tego Ripela. I teraz w tym momencie wystarczy, że go postawimy gdzieś tutaj. Zobaczycie zresztą sami. Proszę bardzo, tu stoi teraz ten pomnik. Ja sobie w ogóle jako pierwszego Pokemona w tym momencie wybiorę. A, w ogóle Sandman jest u mnie w teamie, możecie się zdziwić. Tak, bo był mi potrzebny do przesuwania kamieni. Więc on z tego powodu zamiast tutaj na Gini przynajmniej chwilowo zastąpił. Miał umiejętność Bulldożera. No to teraz oczywiście tak, startujemy i patrzcie. W tym momencie ten Pokemon się tam zabugował i nie może lecieć dalej, a my możemy do niego podejść i zrobić swoje, czyli oczywiście złapać go. I tym Pokemonem jest wspomniany zresztą wcześniej Delta Trico. Jakie on może mieć typy? Prawdę mówiąc nie mam bladego pojęcia. Quick Attack. Dobra. To co? Może wypróbujemy magiczne Delta Bole. Zobaczymy, czy są rzeczywiście skuteczne. Jak wyglądają? Fajny wygląd w sumie. Tych Delta Boli. Mają ten znaczek tej Delta, co nie na sobie. I proszę, Delta Trico złapany, mniej więcej kojarzy jak wygląda, zaraz zobaczymy jakie ma typy i pomyślimy jak go nazwać. Pokémon typu Normal Fight, okej, czyli połączenie tych dwóch typów. Czy takie dobre? To nie wiem, czy to jest takie super połączenie Karate Gecko Pokémon. Dobra nazwa. To jest jakiś taki typowy jakiś ninja, coś w tym stylu, co nie? Więc jakby cię nazwać, ty mój ninjo, ty normalnie? Może cię nazwę... Nazwę cię. Co mi się z ninją kojarzy? Nie wiem, nazwę cię Shredder. Z Shredder. Nie wiem, czy to się tak pisało. Ci, co oglądali Żółwie Ninja, wiedzą czemu. Nie wiem, czy będzie podobny do niego w najwyższej formie. W każdym razie tak sobie go nazwę. Może będzie miał jakieś ostre, wiecie, ataki. Zobaczymy. No i proszę, został on moim Pokemonem. Tutaj też dostałem info, że w tym miejscu... Vivillon? The Motim... A nie, to jest Motim, a nie Vivillon. O proszę, Motima można spotkać. No słyszałem, że tutaj ogólnie gdzieś może wystąpić jakiś Delta Pokémon, tylko właśnie nie wiem, czy tutaj trzeba po prostu często przychodzić i jest szansa, że on się pojawi. Czy to po prostu gdzieś w trawie tutaj w okolicy, nie wiem. No zobaczymy. W każdym razie Settlement Oscar, tutaj się wybierzmy, zobaczymy co się tutaj znajduje. Czy jest tutaj coś wartego uwagi, może Ripela na razie nie aktywuj. A, jesteśmy w kolejnym tego typu miejscu, dobra, fajnie. Dobra, on mówi, żeby warto sprawdzić. Nie, do ciebie nie chciałem podejść. Czemu chciałem do ciebie podejść? Nie wiem. Chociaż nie, poczekajcie. A nie, dobra, bo to u niego są... Bo u niego jest tylko Emolga Taxi, czy... Tak, bo tu jest tylko tak jakby przez Emolgę możemy podróżować. Pogadajmy sobie z ludzi. Jezioro na północy, bagna na wschodzie, pustynia na południu. No to mniej więcej wiem, co się gdzie znajduje. To już zapamiętałem. Kojarzyłem, jak ostatnio mi ktoś o tym mówił. Tak, różne biomy. No, rozumiem, że są różne biomy itp. Waterfallata dalej nie mam, więc tam cholera nie przepłynąć bym chciał. Jak to jest wszystko ładnie. Tak, na wschód bagna, na południe pustynia. Szczerze mówiąc, chyba na pustynię się wybiorę. Tak mi się wydaje. Jestem troszeczkę za stary jak na poszukiwania, ale pomagam jak tylko mogę. Dlaczego tego nie weźmiesz? Full Restore, z chęcią przyjmę. Dałabym ci rzadki przedmiot, ale... Najpierw musimy pokazać swój styl. Kocham szalony styl włosów, no to chyba taki mam. Lubię znanych gości w Toren. Aha, tych złych.
Aha, ona lubi tych złych gości. Ej, tak się zastanawiam. Jeżeli lubi złych gości, to może w Zenita. O, proszę bardzo. Zobaczymy, czy coś się spodoba ci się ta fryzura. O, widzicie? Ten styl, te włosy, niesamowite. Naprawdę na to zasługujesz. Delta Etigiri. Co kuźwa? Co to jest? Sekundę, trzeba się dokładnie przyjrzeć temu przedmiotowi. Co ja dostałem? Przedmiot do mega ewolucji jakiego poka. Jejku, ależ tego dużo wszystkiego. Dobra, to dostaliśmy Delta Eti Girafarigaite. To jest dla Girafariga? Co, dla ewolucji Girafariga jakiejś? Nie, to jest, że po prostu jakbyśmy mieli Delta Girafariga. Ej, masakra. No nieźle. Niezłe rzeczy się dzieją. Ale warty przedmiot uwagi. Spoko, może wam kiedyś pokażę tego Pokemona, jak go będę miał, żeby jeszcze zobaczyć jego mega ewolucję. To niesamowite, jak wiele rzadkich Pokemonów jest w tym jednym regionie. Ciekawe dlaczego, no nie wiem dlaczego. Zaraz, co ty mówisz? Widziałem jakąś dziwną, kolorową Tangelę na pustyni. O proszę, czyli to musi być jakaś Delta Tangela. No, ja już jestem ciekawy, chciałbym. A z czym mogę ci pomóc? Naprawdę to doceniam. Zgubiłem parę rzeczy. Jakie na przykład? Jedna była koło jakiegoś dużego, starego, czerwonego kamienia. Ale nie pamiętam dokładnie gdzie. Ale nie mogło być zbyt daleko tego miejsca. Aha, czyli coś koło wielkiego, czerwonego kamienia. Postaram się zapamiętać. Czyli co my tu już mamy? Tu mamy Hollow Desert. O kurczę, tu będą fajne Pokémony. Wiele osób mi pisało, że to jest piramida, w której naprawdę można fajne poki wyłapać. I chcę tego jak najbardziej. Dobra, trzy poki, w tym Swalot. Nie mam na ciebie niczego takiego super, więc po prostu Icicle Crush. Jeszcze kurczę, ta burza pustynna będzie nas obijać nieszczęśliwie. Lecisz z nim. Dobra. Setny level, o proszę, więc Girafrost setny level pierwszy wbija. Dugtrio, no to z wielką chęcią mogę z nim stoczyć pojedynek. Nie będzie szybszy, a musi paść na hit, jak nie ma Focus Sasha, dokładnie. To jest Pokémon, którego zawsze powinno się mieć z Focus Saszem. I Sharpedo. No to Shiny, jak wchodzisz ty. W ogóle Sandman nie jest, widzicie, w ogóle podekspiony. On ma dalej ten swój stary, słaby level, no ale no nie było czasu po prostu tego robić. Zresztą nie wiem, czy będę mu wbijał ten wyższy poziom. Mówię, przede wszystkim był mi potrzebny ze względu na swój atak Bulldozer. Znaczy to nie tylko Bulldozer może przesyłać, są różne ataki, które mogą to robić, ale akurat z tego skorzystałem. No i co, ta pustynia, tak, to tu nie dzieje się zbyt wiele. Aha, o, Tangorow, ja szukam Delta Tangeli, a tu Tangorowy się zdarzają. No, zagadaj do niej. Aha, czyli ona ma takie niesamowite zdolności walki, zaraz zobaczymy. Aha, i masz tylko Electabuzz'a, no to naprawdę niesamowite zdolności. Zaraz padnie na hita ten twój Electabuzz. Dokładnie. No to niezła w walce, nie ma co. Widać, że doświadczenie robi swoje. Dobra. Zobaczmy, gdzie dalej, co... Ej, so... Jest! Ej, to jest jakaś... To musi być Delta Tangela. Nie ma opcji. Ej, tu jest nawet piramida. Iskibrope. Dobra, kusi, żeby włączyć Max Repel, ale to za chwilę. No, jest dobrze. To są ślady, to są chyba ślady stóp tego Pokemona. Czekajcie, Delta Ball, o, przyda się. Aha, i tutaj mogę po prostu się powspinać. I mamy, widzicie, Delta Tangela. To musi być Delta Tangela, no bo kto inny? Na pewno to jest ten Pokemon, nie ma innego po prostu wyjścia. Tak. Ej, wydaje mi się, że może mieć typ ziemny, ale poza tym to nie wiem, jakiś typ duch. Zaraz zobaczymy, jednak duchem nie jest, Falsweb działa. Ej, dobra, nie dostaję na szczęście od burzy piaskowej, bo musiałbym na to uważać. Ring out. Dobra, teraz po prostu, jak już masz 0 HP prawie, że to Delta Ball. Mam nadzieję, że te Delta Bole będą za pierwszym razem łapać zawsze, fajnie by było. O, działa. Mówię, typ ziemny to raczej na pewno. Ale przekonajmy się, czy jeszcze jakiś. Nie, tylko typ ziemny. Okej. No to fajnie. Taka w sumie nie wiem, jak to nazwać. Taki kłaczek mi to przypomina i chyba tak cię nazwę, Tangelo. Kłaczek. Czemu nie? Pasuje. Ciekawe, jak wygląda Delta Tangorów. Już boks trzeci zapełniam, no nieźle. Coraz więcej tych boksów zapełnionych. Kolejny przeciwnik, ale że to jakiś mnich jest w ogóle? Nie wiem, oczywiście do piramidy się udamy. O, Anown. Ciekawe, że tutaj takie starożytne Pokémony posiadają. Ot tak sobie Gotytail też może być. Też bez zmiany u mnie będzie. Kurczę, strasznie ta burza piaskowa. W sumie to głównie burza piaskowa po prostu w trakcie walki mnie obija. Ale Psychic mnie załatwi.
Musiał. Powiem wam, że biorąc pod uwagę, że tutaj mogą być delta Pokémony, to ja zaraz się muszę stąd po prostu zbierać. I zrobić nowa Pokémon z Swipe to jest wręcz no, wymagane, co tu dużo mówić, potrzebne i to bardzo. Dobra, teraz wszyscy wbijają setne levele, nie ma co. Ładnie idzie. Ważne, że pokonany, a ja tak jak, kurczę, zbyt dużo ich tutaj nie ma, ale w sensie tych takich miejsc, w których mogę trafić na Pokémona, ale jak wchodzę, to od razu się pojawiają. No fajnie, fajnie, nie fajnie. Ciekaw jestem, jak wielka jest ta pustynia w ogóle i czy z niej da się przejść jeszcze do jakiegoś miejsca, czy już tak nie za bardzo. I co, tutaj ktoś pewnie będzie leczył, oczywiście jest Blissey do leczenia. No dobra. A z wami też nie rozmawiałem, ale ciekawe, czy w ogóle mówicie coś ciekawego, dobrze cię widzieć. Aha, dobra, ona sprzedaje, ale to na razie tak nie jestem zainteresowany. O, ej, on złapał jakiegoś interesującego delta Pokemona. I mówi, że to jest Numel. O, nieźle. Może go za jakiegoś Pokemona, który ma typ Poison Dark albo Poison Duch. No jakbym miał Gastiego, to mogę w sumie się wymienić. Dobra, będę wiedział w przyszłości, że widzicie łatwy sposób na zdobycie delta Pokemona przez wymianę. A tutaj jest coś ciekawego. Czy tak nie za bardzo? Jest przeciwnik. A więc z chęcią zawalczę. Dawaj. Jeden Pokémon i jest z nim Eglislash. To w sumie czemu nie? Night Slash niech leci. Może, aj, nie mógł paść, jest zbyt silny, no ale nie zmienia to faktu, że kolejny Night Slash robi swoje. Brawo, Kira. Dobrze idzie. Zaraz 101 level. Ładnie, ładnie wbija. No ale jest Pokémon z wymiany, więc wiecie, szybciej tego expa dostaje, taka prawda. Jeszcze jakiś naukowiec. No już oczyścimy sobie tak właściwie ten teren, wiecie, z wszystkich w sumie niedogodności. Będę miał łatwiej. Potem się wybierzemy już po prostu do piramidy. O, no, proszę, przeżył to. Ale teraz już burza go załatwi. Idealnie. No nie mam pytań, 101 level. No widzicie, no tu jest więcej tych poziomów, tak jak wam mówiłem. Heliolisk to zmieńmy na może Sharkiego. W sumie to nie był dobry pomysł, nie wiem dlaczego dałem Sharkiego, nie pytajcie się, jakoś tak po prostu. Iron Head. A, to niezbyt efektywne. Ale sklinczowałem, więc w sumie warto było użyć tego. Dobrze. Sorry, Heliolisk, nie miałeś prawa tego wygrać. Dobra. Czy miałeś, ale nie wykorzystałeś szansy. A, jednak chyba stąd nie będzie nigdzie dalej przejścia. Jest Ultra Ball. Tu nikogo nie ma. Mamy Ice Heala. Z tym walczyłem już gościem. No to tak, pustynię już w sumie prawie całą obszedłem. Tylko chciałem zobaczyć, bo tu gdzieś był właśnie, była możliwość rock climbowania i jakiś nowy TM-ek. Ale oczywiście Lupuni. To nie jest ziemny Pokémon, ale jest takich barw, że w sumie maskuje się to dobrze. Dig, o proszę. Przydatne, chociaż Earthquake zdecydowanie lepszy, no nie oszukujmy się. Ej, dobra, wejdźmy teraz do tej piramidy, zobaczymy co się tutaj znajduje. O proszę, Nora. Ach, wiedziałam, że cię tutaj znajdę. Dobrze cię znowu widzieć, Judy. Cieszę się, że wszystko idzie dobrze. To wszystko jest takie szalone. W ogóle pomyśleć, że ty teraz jesteś augurem. Pamiętam, jak toczyliśmy naszą pierwszą walkę w Midna Town. No, stare czasy, masakra. A teraz jesteśmy tutaj, pomagając Holon University Research Team. Wiesz co? Nie ma lepszego sposobu, żeby świętować tego, że znowu się spotkaliśmy. Aha, pewnie będzie chciała walczyć. Dokładnie. To było do przewidzenia, takie nasze małe świętowanie podobnego spotkania. O, Eglislash. Jak miło. No to myślę, że jak już walczyłem z Eglislashem, to zacznę tak samo wildkę, czyli nawet... Oj, przeżył i ma więcej niż połowę życia. Ale udało się, super. No, Eglislash po Swordensie jest problemem, na pewno. Darmanitan. Darmanitan, Darmanitan, dobra. To jest Pokémon ognisty, w sumie... W sumie Sharky. Powinieneś sobie poradzić. Z Darmanitanem, przynajmniej mam taką nadzieję. Aquatail. To on nie ma jakiejś mega obrony. Ha, proszę bardzo, bez problemów. Life Orb też na pewno robi swoje. Flygon. Dobra. Jak dobrze pójdzie, to wiecie, nawet może nie zada mi żadnego obrażenia. Po prostu będę ją masakrował, jak od tak sobie. A, Mega Kamień, czyli no oczywiście jej Mega Flygon. Tylko czy będzie szybszy? Jest szybszy. Ancient Roar. Ale przeżyliśmy. Tylko, że on teraz zmienia typ, bo on jest teraz robaczym Pokémonem w ogóle. Właśnie Mega Flygon, słuchajcie. Florges. W sumie może nie zmieniajmy. Przywal jeszcze raz Size Beama. No nie robi to jakiejś wielkiej różnicy, no ale przynajmniej trochę obije. Dobra, ważne, żeby Florges była obita. Sharky. Wchodzisz, poproszę Iron Heada. Może trzeba było tak od razu, zamiast ryzykować życie, że stracę Shiniaka, no ale
Czy będziesz tak potrzebny? Celebi, oczywiście. Celebi. Teraz już nie mam Ice Beama, ale za to mam Icicle Crusha, który dosłownie skraszuje tego małego, biednego, legendarnego, jak wy to mawiacie, mitycznego Pokemona. Chociaż dla mnie to nie jest wielka różnica. Full Restore, no tak. Czemu nie? Ach, teraz nie trafiam. Zaraz mnie walnie, wiecie co? Najgorsze jest to, że zaraz mnie użyje, zaatakuje ten cios psychiczny. Healing Wish, serio? No tego ataku to ja się nie spodziewałem. I Girafarig. Ciekawe, czy to jest zwykły Girafarig. Jeżeli tak, to w sumie Kirafros mógłby zostać, ale to może zmieńmy na Bazyliszkę. Też swoje zrobi. O nie! Ej, to jest ten Delta Girafarig. O kurcze, ej, on wygląda mi na Pokemona stalowego, ale nie jestem do końca pewien. O, Future Sight nie zadziałał, bo wystawiłem Pokemona ciemność. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie on ma typy. Przywalmy z Dark Pulsa. Nie wiem, myślę, że to może być stalowe. Ale nie do końca pewny jestem. O, flinchuje, nawet nie zobaczę jego ataku prawdopodobnie. No szkoda. Szkoda, biedny Girafarig. Nie wiem, wygląda jak Pokemon stalowo coś tam. Ale ciężko stwierdzić. Ważne, że Nora pokonana. Rozwaliła mi jednego Pokemona. No, nie powinnam być zaskoczona, no, że przegrała. No, co się tutaj dziwić w ogóle? No, walczy w końcu ze mną. Jesteś niesamowity, Judy. Tak, chciałaby być kiedyś taka jak ja. A, czy ona zmierza na północ w tym momencie? Okej. Waterfall item. A, czyli w tej jaskini, w tej piramidzie jest waterfall. Ej, świetny TM, bardzo przydatny. No, muszę go zdobyć. To jest mój cel na chwilę obecną. W ogóle znaleźć jakieś delta poki w tej piramidzie. Wiecie, zawsze robiłem takie miejsca, takie piramidy, zagadki. Może będzie tutaj jakaś zagadka. Są jakieś hieroglify, ale nie można ich odczytać, tak? Tak, są nie do odczytania. Oj, szkoda. Tu nic nie ma. Co ja muszę zrobić? Może delta Pokémony występują normalnie dziko tutaj. Serio, nie możesz uciec? Oj, Kira, nie załamuj mnie. O, teraz mówią jakąś legendę, historię o starożytnym lwie takim? Ale o co chodzi? Ojejku, enter some text. Nie wiem, Judy. Nic się nie stało. Czyli tutaj mogę coś wpisywać, niestety. Co tu dużo mówić, nie wiem co wpisać. Magic carpet? Może magiczna skarpeta, co jeszcze? Chły, chły. Tutaj dostałem. A, czyli to zastępuje waterfalla. Ej, co to jest? Po prostu magiczny dywan, chcecie mi powiedzieć? Czyli co, to działa jak... Wychodzi na to, że to będzie działać jak waterfall. Teraz już będę mógł sobie pływać po wodospadach. Z jednej strony fajne, z drugiej strony jestem w tej piramidzie, w której ponoć można spotykać delta Pokemony. Judy, Holy Pidgeot, kto to do mnie dzwoni? Tutaj profesor Maple. Muszę tutaj szybko przyjść i to zobaczyć. Jestem na zewnątrz piramidy. Aha, zobaczyła coś niesamowitego. Spieszę, no za chwilę. O, Lucario występuje. Ja słyszałem, że tutaj można zdobyć Deltariolu. Pokemon, który na pewno bym chciał w mojej drużynie. Poczekajcie, muszę sobie aktywować te Max Ripple, bo normalnie spotykać co chwilę tutaj kogoś dzikiego to... To nie, nie, dziękuję, to nie dla mnie. Gdzie jest Max Ripple, Max Ripple, Max Ripple? Ej, przeszedłem wszystko i nie zauważyłem Max Ripple, no genialny. Jestem, no, na pewno mam jeszcze. Ale tego jest za dużo po prostu. Ej, nie widzę tego. Żartujecie. Ej, nie ma opcji, żebym stracił wszystkie Max Ripple chyba. A tu są. No to fajnie. Ja myślałem, że gdzieś na początku. Zaraz wyjdę z tej piramidy. Tu można... Ej, bo tu jest nowe pewnie jakieś miejsce. Co? Dayrit 3HM. 3HM? Może muszę tam to wpisać, żeby to zadziałało. Któż to wie? To są znowu nie do odczytania. Zobaczymy. Już nie wiem, czy to tak zadziała. A tu? Tu jest 2K. Nie, będę musiał dokładnie sprawdzić, co trzeba wpisać w odpowiednim miejscu. Tu jest w ogóle drabina, jak żeby gdzieś na wyższy poziom sobie przejść. I ta piramida jest olbrzymia. Wiecie co? Wydaje mi się, że na razie nie ma co przeszukiwać tej piramidy. Lepiej wyjść na zewnątrz i zobaczyć, co ta profesorka powiedziała. Co ona tam takiego znalazła. Judy, musisz to zobaczyć, to jest bardzo ważne. Co takiego? No, stare kamienie, super.
Podczas kiedy ty byłeś w piramidzie, coś tutaj się stało. A nie było ich tutaj w takim miejscu ustawionych? O co chodzi? A, czyli któryś tutaj z jej agentów zraportował, że była tutaj walka pomiędzy dwoma potężnymi Pokemonami. O, tylko legendarny Pokemon mógł dokonać takich zniszczeń. No nieźle. Ziemny albo kamienny typ Pokemona, kto wie, może jakiś jak ziemny Groudon. Albo Regirock. Tak, a Regirock do tej pory nie miał żadnych przeciwników, czyli to... Dobra, rozumiem. Tak, on mówi, że to może być Kyogre albo Groudon. To musiał być Delta, to musiał być. Czyli co, tutaj jakiś Delta, legendarny Pokemon? Już to wiem. Niektórzy powiedzą, że jestem szalona. I powiedzą, że tak. Ej, że Delta, Pokemony legendarne to jest w ogóle coś niemożliwego. Że to jest niemożliwy sen. Ej, może rzeczywiście występują? Ale znalazłam jednego, pokażę ci. Pokażę ci je wszystkie. Błahaha. Jejku, oszalałaś. W każdym razie... Tak, powiedz mi, jak się czegoś dowiesz. O kurcze. No dobra. Musisz udać się na północ. Kiedy będziesz gotowy. Tam jest jezioro, góra i nawet jeszcze jakaś droga. Ej, no nieźle. Czyli co, ten ogrom zniszczeń spowodowany przez jakiegoś Pokemona. No dobra, albo przez dwa w sumie Pokemony. Dobra, wejdziemy jeszcze raz do piramidy. Przejdziemy na jakiś wyższy jej poziom. Są tutaj jakieś hieroglify, które można odczytać. Być może trzeba je opisać w odpowiedniej, wiecie, kolejności, żeby coś tutaj zadziałało. Tutaj są pewnie znowu niezrozumiałe dokładnie, nierozszyfrowane. Tutaj coś nowego. 1SE, czyli było 3H, 2K, 1SE. Na to wygląda przynajmniej na razie. Tutaj jest schodzenie na dół. A to jakaś inna drabina chyba była, którą wtedy przegapiłem. Dobra, dawaj na górę, na górę. Tutaj też będą to niezrozumiałe. Kurczę, muszę naprawdę zarobić dużo hajsu i słuchajcie, pokupić trochę tych ripeli. I co tutaj mamy na samej górze? 4ET. Klik, 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 klik. Ale nic się nie stało. Delta Lucarionite, o proszę. Ej, Delta Lucarionite? Przedmiot do mega ewolucji Delta Lucario. Aten, Ra, Set, Tefnut. Ale co mi to mówi? Ej, dobra, mamy jakiś pomysł? Ja muszę patrzeć na kolor być może. Czekajcie, 4ET czerwone. Ej, dobra, mam pewien zamysł. Nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie, czy to o to chodzi. Ale jak mieliśmy tak, 4 jest czerwone. Co nie? A nie, to wszystko jest czerwone, 1SE. Ej, dobra, chyba wiem, o co chodzi. Okej, okay. Nie włączyłem Max Ripela. Okej. Myślałem, że to chodzi o kolory, a tu chodzi o coś innego. Chodzi o to, że jest 1SE, czyli 1 set. Czyli pierwszy ma być set, tak? Dobra. Weź to wyłącz. Chyba o to chodzi. Tu jest 4ET. Ale kto to jest znowu ET? To jest też przy set. Set, et. Ciężko stwierdzić. Nie wiem, słuchajcie, tą zagadkę na pewno rozwiążemy. Zrobimy to na kolejnym już odcinku, no bo w sumie dzisiaj nie ma sensu chyba tak biegać po tej piramidzie i nie wiedzieć, co zrobić. Jak się dowiem, co robić, to wam to przedstawię w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że złapię tutaj dużo fajnych Delta Pokemonów, bo na pewno występują tutaj dwa, które no mega mi na nich zależy. Fajnie by było. Ale to będzie tyle na dzisiaj, tak więc łapka w górę, subskrybujcie kanał, kolejny odcinek już w środę o godzinie 14, ale to tyle na dziś, tak więc do zobaczenia, cześć i czołem i na razie. Hej!